Moja mama uczyła się matematyki, bo marzy, by zrobić najlepsze na świecie ciasteczka chili. Myślę, że najważniejsze są proporcje. Mój brat uczy się matematyki, bo chce mieć 150 minifigurek. Na razie ma 59. Wcale, że nie, 61. To 50 minus. O nie, brakuje mi jeszcze 89 minifigurek. A ja uczę się matematyki, bo chcę dostać nagrodę wielkiego kalibru za najlepszą powieść kryminalną. Załóżmy, że na miejscu przestępstwa złodziej oddał 2 strzały w sufit z broni kalibru 12. Mój główny podejrzany nie może zatem posługiwać się pistoletem kalibru 20. Proszę o podniesienie rąk do góry, to jest napad. Jeżeli w drugim rozdziale mojej książki na miejscu przestępstwa odnaleziono ślad buta rozmiaru 44, to w ostatnim rozdziale przestępcą nie może okazać się Mikrus z numerem buta 22. Ha, a ja mam 22! Powiedzmy, że w mojej książce przestępca wszedł do banku o 12.45. A ja, natchniona będą twórczą, piszę, że wyszedł o 12.43. To znaczy, że bank musiał być obrabowany minus 2 minuty. Poza tym w mojej książce mogę jeszcze... Zniknęło ciasteczko. Minutę temu było 25. Zostało 5. Tylko jedna osoba w naszym domu umie zjeść ciasteczko w 3 sekundy. Jak widać, życie i matematyka same piszą mi bestseller.